Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu z Zakółka. Szanowni Państwo, ciepło już jest na dworzu od kilku dobrych tygodni. Czas, jeżeli ci z Państwa, którzy jeszcze tego nie dokonali, czas wymienić opony na letnie. I dzisiaj z kamerą jesteśmy w warsztacie u Pana Sławomira Jakubowskiego. Dzień dobry Panie Sławomirze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Na pewno nasuwa się pytanie, czy można już do Pana bezpiecznie przyjechać bez obawy o jakikolwiek mandat, bo takie też słuchy były z Polski. Tak, rzeczywiście. Wcześniej były obostrzenia, które zakazywały wymiany opon dla posiadaczy samochodów prywatnych. Natomiast już wtedy było powiedziane, że jeśli samochód jest niezbędny do przemieszczania się do pracy czy w jakichś innych względów, wtedy taki klient już miał prawo wymienić nawet wówczas opony. Natomiast od świąt mamy zielone światło na wymianę opon. Ministerstwa wiedzą, że opona zimowa latem przy wysokich temperaturach jest również niebezpieczna, więc dbając o bezpieczeństwo zezwolili na wymianę tych opon. Co się właśnie wiąże z jazdą na oponach zimowych latem? No przede wszystkim podobna sytuacja, taka sama właściwie jak byśmy chcieli jeździć na letnich oponach zimą. Czyli się wydłuża droga hamowania, opony zimowe są mniej odporne na wodę. Poza tym samochód jest niestabilny, pływa, jest nadsterowny, w związku z tym istnieje niebezpieczeństwo wypadnięcia z drogi i dlatego też wymieniamy te opony, w szczególności przy bardzo wysokich temperaturach. Myśmy tutaj mieli temperatury 10-12 stopni, natomiast na zachodzie Polski było już 20 do 24 stopni. Przy tak wysokich temperaturach już opona jest niebezpieczna. Czy w tym roku zauważył Pan jakiś trend, na co klienci zwracają uwagę przy zakupie nowych opon? Bo oczywiście oprócz samej naprawy czy wymiany, również Pan sprzedaje opony. Czym się kierują? Przede wszystkim wybierają na lato oponę cichą. Oczywiście mamy tańsze, droższe opony, w związku z tym ceny jak gdyby aż tak bardzo nie są ważne, dlatego że zaciera się różnica cenowa, natomiast na jakości jednak pozostaje różnica. Markowa opona na pewno, dbając o swoją markę, będzie skuteczniejsza, czy to na wodzie, czy na mniej hałaśliwa będzie. Dłuższy przebieg troszeczkę zrobi od tych podrzędnych, od tych tańszych, więc siłą rzeczy kupując tańszą oponę zmienimy szybciej, bo krótszy przebieg, komfort bo na pewno będzie mniejszy. Natomiast jest jeszcze taka pośrednia półka, typu średniej półki opony i one są cenowo też dość atrakcyjne, a spełniają już warunki takich opon, tych wyżej notowanych. Też na pewno część kierowców czyta testy opon w swoim rozmiarze najlepiej. Czy przychodząc do Pana mówią, że czytali na przykład taki test i ta opona wygrywa we wszelkich rankingach i chcieliby kupić taką oponę, czy jednak kierując się Pana doświadczeniem wybierają to, co Pan wskaże? Tak, zdarza się, że po prostu klient jest przygotowany w pewnej mierze, jeśli chodzi o trakcyjność opony, o wybór marki. Oczywiście takim wyznacznikiem są etykiety, które mówią o hałasie opony, o zużywaniu paliwa oraz odporności na aquaplaming, czy w jeździe na wodzie. Na pewno te testy są robione w warunkach laboratoryjnych, więc częściowo użytkując te samochody w naszych warunkach, część się pokrywa, część nie do końca się pokrywa z realiami laboratoryjnymi. W związku z tym my, słuchając opinii kierowców, którzy już kupili daną oponę i testowali to rok wcześniej, wtedy mamy jakąś wiedzę taką bezpośrednią. Jesteśmy w stanie podpowiedzieć, dobrać tą oponę do danego pojazdu oraz do tych warunków, w jakich jest używany ten samochód. Także pomagamy w ten sposób. Okay. A tak już to dla przypomnienia, dla wszystkich kierowców, którzy zmieniają całe koła na przykład, o czym powinni pamiętać? No przede wszystkim wyrównać ciśnienie, tak jak jest zalecane do danego samochodu. Jeśli samochód jest użytkowany w granicach 10 tysięcy przez okres letni czy okres zimowy,
Wskazane by było wyważyć te kółka w związku z tym, że opona się nie zużywa równomiernie, więc różnice w wyważeniu będą. To należałoby ewentualnie usunąć. Poza tym przy wyważaniu każdy serwisant jest w stanie określić tą oponę, czy ona jest jeszcze bezpieczna, czy nie ma nadcięć jakichś. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, żeby ta opona może być nowa, ale gdzieś nadcięta, gdzie nie zauważymy normalnie montując. W tym momencie jesteśmy w stanie wyłapać i taką oponę wyrzucić, a zastąpić ją nową. Prywatna osoba na co inne zwraca uwagę, inaczej fachowiec patrzy na taką oponę po prostu. Tak, oczywiście w większości zauważyliśmy, że klient patrzy na wysokość bieżnika. Natomiast jeśli opona jest wyząbkowana, zaczyna huczeć podobnie jak łożysko, zmieniane są łożyska, się okazuje, że to opona, więc tak nie do końca wszystkim klienci wiedzą. Więc staramy się podpowiedzieć, żeby na darmo nie wydawać pieniążków na jakieś łożyska. Jeśli już, to wymienić oponę. Jeśli natomiast opona jest w porządku, wtedy jesteśmy w stanie wyłapać, czy to łożysko, czy jakaś inna część w samochodzie, która huczy i daje podobną hałas, podobny daje jak opona hałasująca. Tylko te ząbkowanie też przypomnijmy, że naprawdę to wprawne oko może wychwycić na samym początku, bo kiedy już mocno wyząbkowana ta opona, to można powiedzieć, że każdy zauważy. Ale to, co pan wspomniał, znaleźć ten moment, kiedy zaczyna być ząbkowanie, żeby potem nie brnąć w jakieś niepotrzebne wymiany. Tak jest, w związku z tym proponujemy rotację opon, czyli przednia oś zamieniona z tylną. Jeśli ktoś dużo jeździ, w szczególności na trasach, gdzie jest dużo zakrętów, no naszym tu przykładem mamy Suwałki Mrągowo, taką trasę, więc jeśli ktoś dużo jeździ w tym kierunku, myślę, że w połowie lata powinien wyważyć jeszcze raz koła i zamienić przód na tył, tył na przód, żeby po prostu te ząbki, które powstają na tylnej osi, przednia oś wygładzi je w czasie użytkowania następnego sezonu, natomiast te, które gładkie były, zaczną lekko się ząbkować na tylnej osi, więc tutaj jest jak gdyby, no ale to jest nieuniknione ze względu na to, że samochody współczesne, kontrola trakcji, ASP, ASR, to wszystko pomaga nam utrzymać tor jazdy samochodów, natomiast kosztem opon to się odbywa, także na to musimy zwrócić uwagę. Panie Sławomirze, ostatnie pytanie. Długa kolejka u pana? No jak co roku, bywa, że godzinkę, bywa, że i troszeczkę dłużej. Staramy się to rozładować, żeby nie było spiętrzenia, w szczególności w tym czasie, więc część zapisujemy na konkretną godzinę, część umawiamy na troszeczkę później, więc żeby tu tłoku nie było, staramy się, żeby to bezpiecznie przejść przy tej wymianie opon. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Szanowni Państwo, podsumowując dzisiejszą rozmowę z panem Sławomirem, przyjechać na wymianę opon można. Nie bać się, żadnego mandatu nie będzie. Najlepiej zadzwonić, umówić się na konkretną godzinę, aby za długo nie czekać. Dziękuję Państwu za uwagę. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia.